2 grudnia wspominamy błogosławioną Marię Anielę Astorch, dziewicę. Maria urodziła się 1 września 1592 roku w Barcelonie. Gdy miała 5 lat, straciła rodziców. Aby być bliżej swej starszej siostry, w 11 roku życia przywdziała habit sióstr kapucynek. Właściwy nowicjat rozpoczęła w 1606 roku. Przeszła potem okres wewnętrznego opuszczenia, który został ukoronowany darem głębszego zrozumienia Pisma Świętego i znajomością łaciny. Następnie uczestniczyła w zakładaniu nowego domu zakonnego w Saragosie. W wieku 23 lat została tam mistrzynią nowicjuszek. Maria zredagowała wtedy dyrektorio, które było chyba pierwszym z jej pism. Poprzez urzędy wikarii i kierowniczki junioratu doszła potem do stanowiska przełożonej. Gdy je opuściła, na rok usunęła się do nowicjatu i tam przygotowywała się na zaślubiny duchowe. Wówczas to napisała Regala y Constituciones del Divino Amor, stawszy się apostołką świętości pod nazwą Monte de Piedat. Prowadziła krucjatę modlitw, w których prośby za duszę w czyśćcu łączyła z nabożeństwem do Najświętszego Serca Jezusowego. W szerzeniu tego ostatniego nabożeństwa natchnienie czerpała z pism świętej Gertrudy, rozpowszechnianych wtedy na terenie Hiszpanii. W roku 1645 Maria zajęła się nową fundacją w Murcji. Tak jak w Saragosie, tak i tu nie obeszło się bez przeciwności i komplikacji. Powódź dwukrotnie niszczyła skromny klasztor, który pośród trudów trzeba było budować na nowo. Pod koniec życia Maria Aniela nie kontaktowała się już z otoczeniem, zachowywała jednak jasność umysłu. Tuż przed śmiercią odzyskała nagle mowę, wtedy zaintonowała śpiew hymnu Pange Lingua i pogrążyła się w ekstazie. Zmarła 2 grudnia 1665 roku w wieku 73 lat. Starania o jej beatyfikację rozpoczęto już w 1729 roku, ale dokonał jej dopiero święty Jan Paweł II w roku 1982. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy obchodząc z radością wspomnienie błogosławionej Marii Anieli Dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nami.